Jak tam chłopy? Staliśmy już, no witam na tonażu dziennym ze skrzypasem. Widzicie fifka pod okiem, sparingi. No tak to się kończy i teraz będę nieraz pewnie miał jakieś fifki. Tak wygląda ten sport. No tam się nie głaszczemy po głowach. Tak? Tam nie przychodzimy na salę, żeby się głaskać po główkach, tylko się lać po główkach. Dzisiaj Barczewo, wczoraj byłem w Warszawie na zdjęciach do gali, ale na razie nie mówię co, jak i gdzie, wszystko się dowiecie. Wczoraj robiłem zdjęcia bez koszulki, w spodenkach, w ubiorze, kręciłem TikToka, robiłem 3 wywiady, także trochę psychicznie się potem, potem jak to wszystko już opadło, to powiem wam, że psychicznie czułem się taki zmęczony, nie? Nie fizycznie, jak psychicznie po prostu. Gdzieś tam ciśnienie zeszło, Ja ogólnie nie byłem zestresowany, ja tam szedłem na luzie, bo ja tam szedłem z dwoma ziomkami, z trenerem i ze sparring partnerem, Patryk, Olaf, pozdrawiam was. I nie miałem żadnego ciśnienia, pełen luzik. No ale to się tylko tak wydaje, bo jak już wiecie, wchodzicie w tą sesję, to robię wam zdjęcia, nie znacie tych ludzi, grono ludzi stoi, patrzy się na ciebie, ty pozujesz, ktoś tam ci robi make-up, tam ktoś robi wywiady. No gdzieś to się ogólnie, wiecie, odkłada potem, nie? Także rano wstałem, jeszcze byłem doprawiony tym, klimatyzacją. Klimatyzacja, nawiew, ja nie jestem przyzwyczajony, bo rzadko jeżdżę samochodem praktycznie w ogóle. I klimatyzacja mnie załatwiła, rano wstałem, ból głowy, zatoki, gardło. Wziąłem paracetamol, wypiłem kawę i mówię, lecę trochę przerzucić tonażu. Ostatnia seria barków. Ostatnia seria, to jest robocza. Trochę późno zacząłem nagrywać, ale troszkę miałem jeszcze tutaj. Żona przyszła z synkiem, tam musiałem troszkę jeszcze coś porobić. Ale wszystkie ćwiczenia będą nagrane. To jest ostatnia seria. Maszyna Viking Press. Wyciskanie na barki. Razy 140 kg tu jest. 25, 15, 15, 10 i to jest 6 kg. 5,8 dokładnie. Czyli 50 i 30, 80, 110, 120, 130 i 140. Plus platforma jeszcze. Bo samego ciężaru jest 140 kg. I teraz będę robił przenosy na barki. Ubiorę sobie, zdejmę te rękawiczki. Byliśmy w takiej, wczoraj jak wracaliśmy z tej Warszawy, byliśmy w takiej przydrożnej knajpie. Ona się nazywa U Marcela. W jakiejś miejscowości na R, nie wiem, Rutki, co, nie wiem, coś tam. U Marcela, taki zajazd przydrożny. Kurwa, co my żeśmy się tam naśmiali, to ogólnie szok, nie? Nawet TikToka żeśmy nagrali z tego miejsca. Jest u mnie TikTok nagrany z baru Marcela. Śmiechu tam było co niemiara, nie? Dobra, pierwsza seria robocza. Znalazłem sposób na te ćwiczenie, żeby odciążyć nadgarstki. Pochylamy się lekko do przodu i tylko tu. Tu może być taka praca. Lekko tułowiem, takie bujnięcia. Nawet jest to zalecane. Część ludzi powie, ale jak to? Przecież to jest bujanie. Pomaganie. To już jest oszukane. Nie, to nie jest oszukane. Mistrz Polski w kulturystyce
Nie będę wymieniał jego danych, gdyż to nie jest potrzebne ogólnie, żebym ja o nim wspominał. Bo może sobie chłop tego nie życzy, bo jeszcze ktoś do niego napisze, że skrzypas wspominał u ciebie na kanale, że ty mówiłeś, że tak można robić. Ja widziałem te ćwiczenia, jak on pokazywał swojemu uczniowi na siłowni. Lekkie wybicie tutaj z ud, z bioder, na mniejszym ciężarze to było, ale taka praca, że nie na prostym kręgosłupie, tylko lekkie takie, wiecie, i lekko pochylone do przodu. Ja ci wam powiem, że jest mniejszy nacisk ogólnie na nadgarstki, jak tak. Bo jak stoję prosto i robię tak, to duży nacisk czuję na nadgarstki, a jak pochylę pozycję i ten ciężar sobie tu schodzi fajnie na dół i lekko sobie zapracuje tymi bioderkami, fajnie wchodzi, naprawdę super. I nie czuję napięcia na nadgarstki i jest ok. Także jest wiele technik. Tak samo jak obaliłem mit pełnego wyprostu. Nie ma czegoś takiego jak pełny wyprost. Nie jest to wskazane. Wyciskanie na raz na zawodach tak, ale ogólnie nie. Ja tak ćwiczyłem 3 miesiące i mało co i bym sobie rozwalił łokcie. I obaliłem tą teorię. Nie ma pełnych wyprostów. Lepiej robić tu, do tego miejsca. Bez tego już o takiego przeprostu. To jest niewskazane. Wiecie, kto tak zalecał? To ten z YouTube'a. Nie będę wymieniał jego danych. Gościu, który do wszystkich się przyczepia, a sam ma jakiś tam tytuł w kategorii kurczaczka lokalnego, w jakichś lokalnych zawodach w wadze kurczaczkowej. I tam się mądrzy na YouTubie, nie? Wszyscy chyba wiemy, o kogo chodzi. No, także nie. Nie, to jest mit. Mit został definitywnie obalony. Dałem się po prostu wrobić, chciałem ćwiczyć na pełnych wyprostach, a to był błąd. Bo nawet taki gość Wodyn, kojarzycie Wodyna? Sobie wpiszcie w YouTube Wodyn. Wodyn, przeprosty, wyprosty i tam wyskoczy materiał. To jest niewskazane ogólnie. Tak samo robił Ronnie Coleman, Branch Warren i wielu, wielu innych kulturystów. Ronnie Coleman robił też o takie wyciskania. O, tylko tu, pyk, 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 spięcie, opuszczenie do dołu, spięcie. Nie robił już tu tego, o tu, do końca, tylko tu, pyk, 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 nabicie, nabicie, nabicie. I miał jedną z największych klat w dziejach Ziemi, ludzkości. Dobra, bo się rozgadałem, a czas leci, a jeszcze dzisiaj idę na salkę, na drugi trening, a nie czuję się dzisiaj wybitnie po tej Warszawie. Przewiało mnie w tym samochodzie, ta wentylacja mnie przewiała, łamało mnie w głowie, przeziębienie. No ale swoje trzeba zrobić. Dobra, ale jeszcze muszę kark zrobić. Dawno karku nie robiłem. Kark jest bardzo ważny. Tak naprawdę. Mięśnie karczewa. Mięśnie karczewa. Tylko jeszcze zrobię sobie serię. Serio, zapomniałem drążka. Dzisiaj barki. 3 ćwiczenia na barki. Trochę drążka. I trochę karczewa.
koronka na łeb, cyk. Tak to wygląda. Tak lecimy 5 seryjek. Lecimy hopy z ostatnimi seriami. To będzie chyba 6. seria przenosów. Miało być 5, ale zrobię 6. Musi być zakończenie. Dobre. Miałem jeszcze biceps robić, ale sobie chyba dzisiaj biceps odpuszczę. I biceps będzie jutro, niech te ręce odpoczną. Dzisiaj tylko barczewo i trochę drążynia. Dobra, ostatnia seria przenosów bocznych. Bardzo dobrze wjechało to. Jeszcze seria drążka, seria brzuszków i lecę pokrzepić się makrelą. Dawno nie jadłem makreli, żona makrelę kupiła wędzoną, więc sobie dzisiaj ją oporządzę jako posiłek potreningowy. Co mam do picia? Powiem wam, że teraz stosuję napój z kreatyną i z glutaminą. Bo zazwyczaj przyjmowałem glutaminę i kreatynę po treningu. Także wsypałem 10 gram kreatyny, 10 gram glutaminy i to wypijałem, nie? Teraz stosuję coś innego. I moim zdaniem tak to się wchłonie lepiej, stopniowo. Bo tak jak wszystko naraz wsypuję i wypijam, no to jest chyba taka duża, od razu taka duża dawka tej ilości idzie do żołądka, nie? Nie wiem, czy to za dobrze. Także piję teraz sobie 1,5 litra wody, wsypuję 10 gram kreatyny, 10 gram glutaminy i sobie to tak przez cały trening wypijam. I myślę, że to jest takie stałe nasycenie cały czas. Przez cały trening dostarczam w takich niewielkich ilościach co jakiś czas, popijając tym napojem tej kreatyny i glutaminy, nie? Moim zdaniem tak chyba się lepiej wchłonie. Bo się wchłania stopniowo, nie? A tak to już nie wiadomo, czy żołądek to wszystko naraz wchłonie, czy część odrzuci z moczem. Moim zdaniem się wydaje, że tak jest lepiej. Dobra, ostatnia seria drążka. To było na tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie kciuki, żebym dotrwał do walki bez kontuzji. Jeszcze parę kilo muszę zjechać. Wchodźcie na mój sklep, kupujcie koszulki z skrzypa.stubeshop.pl. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i żebyście mi byli. Pozdrawiam.